Hejo, z tej strony Naczelna Szyszka Wszystkich Szyszek, czyli TV Szyszka. I dzisiaj zapraszam was do filmiku, który jest następny, ponieważ wczoraj... Ponieważ około 2 miesiące temu pojawił się ostatni filmik, zabrałem się za nagrywanie następnego, jak ulepszam to moją skodunię, ale niestety trochę to dłużej zajmuje niż się spodziewałem. Dlatego dzisiaj będzie taka zapchaj dziura o tym, jak prezentuje się obecnie mój Home Lab na rok 2024. Powiem wam, to nie jest jeszcze finalna wersja tego Home Laba, ponieważ ten sprzęt długo tutaj nie zostanie. Za najbliższe kilka tygodni będę planował przeprowadzkę do garażu, w sensie tego sprzętu, a nie siebie. No i to będzie na pewno lepiej wyglądać. W sensie teraz to na pewno lepiej wygląda, jak to wyglądało sprzed kilku miesiącami. Członkowicze z serweru Grzesia, Kogra na pewno wiedzą, o co chodzi. Zatem no, oprowadzę was po tym sprzęcie i zrobimy sobie upgrade tego sprzętu, który już widzieliście na moim kanale. No to co, Home Labik czeka. Dobra, bierzemy się. Proszę bardzo, tak to się prezentuje. Wjechała tutaj komoda. Nie było łatwo to tutaj znieść, ale jakoś się udało. No co, no pojemna komoda na moje szpargały. O, tutaj są śmieci. O, a tutaj mam wszelakie potrzebne kable oraz centralkę telefoniczną, którą dostałem od mojego kolegi z pracy już kilka miesięcy temu. O. No i co? Przejdźmy teraz do góry, no bo tu na dole nie ma czego oglądać. Ten komputer, powiem wam, jest teraz nieczynny. Czeka na nowy procesor i RAM. To ogółem ma być serwer do monitoringu ogółem. W sensie nie, sama płyta główna nie zostanie w tej budowie, mimo że jest fajna nawet, taka malutka, ale mówię, nie zostanie wam, ponieważ wpadłem na taki zarąbisty pomysł, ponieważ tutaj siedzi płyta główna ASRock H81M, czyli Intel Core tam czwartej generacji, DDR3. No i mam zamiar tą płytę z tego komputera przesadzić tutaj. O kur... Jest to... tak, cały czas kiszę tutaj ten serwer. Ostatecznie tego serwera nie wysłałem do Frunika, ponieważ no wiadomo, no koszta i tak dalej, nie chciałem go narażać. Ale... No ale przecież Szyszka. Ten serwer bierze przecież 200 W, sam mówiłeś. A tutaj wpadłem na pomysł, żeby wybebeszyć cały serwer i przeprojektować obudowę w ten sposób, żeby przyjęła normalne płyty główne ATX oraz zasilacz typu ATX. O, wiedziałeś? Jednakże, zostawiając wszystkie, no raczej większość funkcjonalności. Ale za to może dodam zatokę na urządzenia 3,5 cala, tak jak stacje na karty pamięci i inne takie, co na pewno ułatwi mi pracę. Tutaj jest mój statyw, którego będę za chwilę używał, ponieważ, jak już mówiłem, będę planował upgrade tego oto sprzęciora. No i co to jest? To jest HP RP5 5850, którego kupiłem na Allle drogo za jakieś, powiedzmy, no, 90 zł. Ile? Wiem, że Mateos kupił taki sam komputer, lecz za 59 zł. Powiem wam, chciałem kupić drugi taki sam komputer, ale niestety no, nie trafiłem na promocję. No, chciałem kupić, wywaliło mnie i niestety komputer ktoś inny kupił. Ale ja tam nie narzekam. To też jest Intel Core czwartej generacji. Ale kurka, jak to jest wszystko okurzone. No w sensie tu jest dużo pyłów, no to się nie dziwię, że to jest okurzone. No. Tutaj na dole mam również komputer HP. Tym razem to jest HP Compact Elite 8200, czyli to jest oparte na procesorach drugiej i trzeciej generacji Intel Core. I ten komputer służy mi jako serwer NAS. Oparłem ten serwer na systemie TrueNAS Core, a nie Scale. Dlaczego nie Scale? Ponieważ, no, powiem wam... Zainstalowałem tego TrueNASa na pendrive'ach, a raczej chciałem zainstalować TrueNASa Scale na pendrive'ach, ale niestety, no, instalator był na tyle upośledzony, że niestety system się nie zainstalował. Ech ty, suka! Wracając jeszcze do tego,
Ten HPR P5 obecnie służy mi jako serwer do Proxmoxa, czyli bawię się tutaj maszynami wirtualnymi oraz bawię się tutaj GPU Pass-Through. Stąd mam tutaj dwie karty graficzne. Fajne, nie? No tak średnio. A monitor to jest, no powiem wam, gruby zawodnik, grubszy niż ja czy Rexis razem wzięci. Ten monitor to jest HP 2035. Monitor z 2004 roku, który posiada praktycznie pełen zestaw wejść. Czyli Composite, S-Video, VGA oraz DVI. W 2004 roku, czajcie to? Zajebiście. No naprawdę, Toby King mógłby mi pozazdrościć. Tutaj mamy klawiaturkę, ona jest podpięta akurat do serwera NAS, ale ja ją będę przepinał. A jak ja tutaj poprowadziłem sieć? Byle jak, na 20%. O, proszę bardzo, stąd z góry sobie kabel idzie z routera. Tędy, o, przez gniazdko, które w ogóle jest wyrwane. Proszę bardzo. I wchodzi sobie do tego niezarządzalnego switcha od TP-Linka. No tam 30 parę złotych kosztował, ja w ogóle mam takie dwa. Jeden jest tutaj, a drugi jest w pokoju, u mnie w pokoju. Żeby rozdzielić internet na telewizor, komputer mojej siostry i na mój komputer i jeszcze na dekoder. Natomiast tutaj to wiadomo, też rozdzielam internet. Tutaj jest wejście, tutaj wychodzi na serwer NAS i na serwer Proxmoxa. Tutaj mam jeszcze moje taki mały składzik na różne szpargały, dwa monitory w zapasie. Kurde. I jeszcze jeden monitor od Samsungusa. I właśnie mam jeszcze taki switch Repoteka. Ale nie wiem, czy on jest zarządzalny, czy nie. Chyba jest zarządzalny. I ten switch będę montował akurat w garażu, jak już poprowadzę kabla do garażu. Będę budował od podstaw całą szafę. W sensie to nie będzie szafa rack, tylko to będzie moja autorska szafa na właśnie komputery. No dobra, to na czym będzie polegać upgrade tego komputera? Otóż wsadzimy sobie nowiutkie dyski twarde. Właśnie, nie pokazywałem jeszcze nigdy środka tego komputera. No tutaj mamy dwie karty graficzne. Tutaj mamy GT710, a tutaj karta graficzna, która mi się kiedyś tam walała. Chyba to jest Radeon HD5450, czyli takie coś ale do wyświetlania pulpitu, ale myślę, że do maszyn wirtualnych jak się najbardziej sprawdzi. Co ciekawe, chciałem tutaj jeszcze zamontować kartę z rozszerzeniami, żeby można było tutaj jeszcze wtyknąć, nie wiem, na przykład karty dźwiękowe albo coś, ale zwróćcie uwagę na to, że no GT710 ma na tyle duże chłodzenie, że niestety nachodzi na port PCI Expressa, nie chce mi się tego opierdzielać kątówką, także no wolę to zostawić. No, o właśnie, dyski. Mamy tutaj dwa WD-ki z innej serii, co prawda, ale dwa 320 GB, jeden Kawior, drugi Blue. No i trzeba to będzie zamienić. A właśnie, system na tym serwerze do Proxmoxa siedzi na 120 GB dysku SSD. Działa? 6 gigabitów na sekundę, ok. Dupy nie urywa, ale bądź co bądź, to jest chyba tylko tajski, chiński dysk jakiś. A, szkoda gadać. Byłbym zapomniał o RAMie, ponieważ RAM również uległ upgrade'u i jest tutaj w sumie 22 GB RAMu. Powiem wam, wyhaczyłem fabrycznie nowe kości pamięci DDR3 za w sumie 65 zł. To są te niskie kości. Jak widzicie, są one ściśle tajne, ale działają, są w miarę stabilne. Co prawda opóźnienia mają do dupy, jakieś cel 17, ale mówię, do moich celów jak najbardziej to wystarczy. No i cyk fuch, twardziele zamontowane. No i powiem wam, instalacja maszyn wirtualnych przebiegła no, bez najmniejszych problemów. No tylko trochę musiałem czekać, w międzyczasie pojechałem sobie do sklepu. No i co dalej? No, żeby się ponownie nie męczyć z instalacją znowu Windowsa, to postanowiłem sobie, sklonuję sobie maszynę wirtualną i to nawet fajnie działa. No co, no z wyjątkiem tych dysków HDD, które no mają takie jakieś niskie prędkości, bo wiecie, 5400
obrotów, no kurka 100 MB na sekundę, no szału nie robi, ale dla mnie wystarczy. No i to tyle. Jak na razie postawiłem te maszyny wirtualne, co chciałem postawić. No i została mi tylko jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Proszę. Silicon Power zamontowany. Ta, nie wyzywajcie mnie za cable management. Ja pierdzielę. Ale to syf. No mówię, to jest teraz moje daily. FX6300. Zajebista płyta od Asusa. Tutaj macie model. No i karta Radeon 7770. No i to tyle. Mam nadzieję, że filmik się taki podobał. Taki lżejszy, taki coś ala świąteczny. No i co, widzimy się w następnym filmiku, gdzie upiększam moją skodunię, wjadą nowe plasticzki, nowe naklejeczki, no i ogarniemy trochę wnętrze. Wesołego jajka życzę Wam, ja TV Szyszka, trzymajcie się, do usłyszenia, na razie, cześć!